Dzisiaj jest piątek, 21 dzień listopada 2014 roku. Telewizja w Wielkim Kinie, Tomasz Witalik, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na, mam nadzieję, ciekawe spotkanie, ciekawą rozmowę z naprawdę niespodziewaną w tutejszych okolicach kobietą, wspaniałą wokalistką zespołów Turmioki, a także Holly Wiaters. No, spod Samiuszkich Tater, proszę Państwa, spod Samiuszkich Tater pani Anna Malcina Karpiel. Witam Państwa. Dzień dobry, witam Pani Aniu. No, rzeczywiście, spod Samiuszkich Tater przyjechała Pani do nas, nie wiem, 800 km? Tak. Więc chyba cały dzień się jechało. Całą noc. Całą noc. My podróżujemy nocą, wtedy jest szansa wyspać się. Chyba warto było poświęcić całą noc na ten przejazd, no bo dziś występ tutaj zespołu Turmioki z Panią, a także z naszą słupską orkiestrą symfoniczną tutaj. Tak. Dla Pani jest no, takie wydarzenie niecodzienne, czy jednak no, z orkiestrami to już się też grało, więc nie ma problemu? To nie jest tak, bo to jest spotkanie z orkiestrą, które odbywa się często. Jest to też dla mnie prywatnie wielkie wydarzenie. Tym bardziej cieszę się, że tutaj jestem, że udało się szczęśliwie dojechać. To, co dziś usłyszymy, to będzie, no, to będzie właśnie wszystko to, co Turmioki mogą najlepszego zaprezentować, ale w takiej aranżacji pod orkiestrę, no, to mi się wydaje, że to takie dziwne będzie, czy nie? Dlaczego dziwne? No, z orkiestrą taką wielką, mi się wydaje, że wy jesteście samowystarczalni, zwłaszcza wasze skrzypce. Ale orkiestra, która towarzyszy każdemu zespołowi, wprowadza naprawdę tyle nowych dźwięków. Człowiek słuchając takich połączeń jest naprawdę w stanie odpłynąć, że tak powiem, bo to też jest niecodzienność łączyć takie style muzyki folkowo-rockowej właśnie z brzmieniem orkiestry. Co usłyszymy? Pewnie będzie Hej Janicku? Tak. Ciupaga? Będzie Hej Janicku, będzie ostra rockowa Ciupaga. Będzie też ballada Hej jak tam pięknie tańcują. Twór, który akurat pochodzi z Spisza. Spisza. Tak. Yeah.
się, czy zespół Turnioki to jest ten zespół, w którym pani się czuje najlepiej, ponieważ wiemy, że pani jakiś czas temu wydała swoją pierwszą solową płytę. Tu znów zespół i jeszcze orkiestra do tego. Dla pani to jest no, dobre rozwiązanie, czy jednak solowa kariera to pani pasuje? Czy ja, że tak powiem, taką, może karierę to za duże słowo, ale taką przygodę właśnie z koncertowaniem zaczęłam w Turniukach i to tak naprawdę jest takim motorem, że człowiek chce działać jeszcze więcej w muzyce, chce się rozwijać i myślę, że bez zespołu Turniuki jakoś ta moja przyszłość muzyczna nie kierowałaby się w tą stronę, w którą idzie, czyli nie inspirowałabym się inną muzyką, która być może później zaowocowałaby na płycie. Także no to jest dla mnie priorytet występować w zespole Turniuki, aczkolwiek to daje mi też szansę rozwoju i poznawania innych stylów muzyki. Nie tylko jeden zespół, w którym pani gra, jeszcze jest tam drugi, o którym wspomnieliśmy. Tutaj pani tam napisała, czy powiedziała, że to jest taka zamerykanizowana wersja dwóch słów Halle Wiatr, prawda? To wyszło Halle Wiatrs. Tak. Ja to przeczytałem Halle Wiatrs. No tak, troszkę. Święty. To tak troszkę z humorem. Zawsze zespół liczy się z tym, że będą pytać o nazwę, dlaczego taka, nie inna. Pomysłodawcą nazwy akurat jest Krzysztof Czech, który jest współzałożycielem tego zespołu i który gra tam na skrzypcach. Więc robiliśmy głosowania, każdy miał za zadanie wymyślić 10 tysięcy nazw, z czego żeśmy wybierali i zostało przy nazwie, którą wymyślił Krzysztof. Nie jest pani nazwa. Nie moja nazwa, musiałam się na nią zgodzić, ponieważ no taka. To było głosowanie? Takie było głosowanie, taki był wynik. I no, przyjęłam to z pokorą, naprawdę. Ciężko mi się było z tą nazwą oswoić, ale no, czego się nie robię. No tak, to kolega przyjął. Halle Wiatrs to jest ta muzyka etno, to jest ta prawdziwa etno ze swingiem, to jest to, czy to jest muzyka, takie połączenie? To jest muzyka Luku Karpat, muzyka folkowa, którą u nas na Podhalu można często usłyszeć na festiwalach, na koncertach. Muzyka, która towarzyszy osobom ze środowiska muzycznego.
Dziękujemy za oklaski. Cieszymy się, żeście przyklasnęli, bo tutaj pan dyrygent powiedział tak, że słuchajcie, jak będą klaskać po pierwszym, gracie dalej, jak nie do chałupy. Teraz myślę, zagramy jakąś pieśniskę taką, co byście sami coś ich zaśpiewali. Co tam znacie z góralskich? Tego my się boli i my to przygotowali. Jest problem, bo orkiestra nie ma nut, ale dacie rady. W C-durku po białych lecimy, nie? Nasz zespół, tak samo jak wiele innych zespołów, które są na Podhalu, jakby to tak ładnie powiedzieć, chcą coś z sobą reprezentować. Naprawdę jest bardzo dużo zespołów, które grają na weselach, które wykonują muzykę typowo weselną. Takie jest zapotrzebowanie i taka muzyka na weselach się sprzedaje. No akurat zespół Chore Wiaters nie powstał na wesele, tylko powstał raczej do koncertowania, żeby jakoś może tak troszeczkę odmienić tą stylistykę. Ja tego tak nie nazywam, po prostu troszeczkę też przesiągnęliśmy inną muzyką dzięki współpracy z turniakami, co zainspirowało nas też do tego, żeby pobawić się różnymi gatunkami muzyki, łącząc je z muzyką folk. Czy takim balladą? Tak. To jest to. Karnawał, słuchajcie, nie wiem jak u was, przy jakiej muzyce się bawią, ale my górole, to nie jest tak, że tylko umpa, jakiś ich tam sosik i no. Gromy przy takich różnych klasycznej muzyce też i nasz skrzypek na przykład, bardzo Krzysiu Czech, można przytoczyć. Nie wiem, czy dziewczyny zauważyły, że ściągnął marynarkę, żeby pokazać, jakie ma muskuły. Sześćset pompek na jednej ręce skubany robi. Ale 500, bo się starzeje, to wiecie. No i on się fascynuje Mozartem, Bachem, takim Händlem na przykład. Co tam jest takim? Händel, ten zamiedzy tam, co? Słuchajcie, no i chłopak taką pieśniskę śmignął, Karnawał, właśnie, która jest, będziecie zaskoczeni, myślę, bo nie jest to ani AC/DC, ani TSA, ale bardziej mi to na Mozarta wygląda. Może się mylę, ja się nie znam, ja tylko owce pasem tak sobie. Jedziemy pieśniczka, hejże karnawału, przyszedł już czas.